Boże, jakby się trafi jakiś inform albo coś lepszego, to ja normalnie jestem bogaty. Za minutę otwieram oczy, bo się sobie zamknąłem. Ale nie, no coś czuję, że będzie taka pompka, że no do końca życia zapamiętam tą paczkę. Już 10 sekund minęło, mniej więcej. Albo 15 nawet. Muzyka sobie fajna leci, wszystko spoko. Ale no, jeżeli w tej paczce coś tam jest, a ja tego jeszcze nie widzę, to ja po prostu mnie kusi, żeby już otworzyć te gały, bo tam coś czeka. Jeżeli jednak nic mnie nie czeka tam, to i będę zażenowany. 20 sekund jeszcze, rany Julek, coś czuję, że będzie ostro. Jeszcze sekundowy kwadrans. 5 sekund. Ja już sobie tak szybko odliczam. 3, 2, 1. Jest inform! Mówiłem, będzie inform! Mandanda! Pięknie, jeszcze z Ligi Francuskiej. No to sprzeda bagasem. No i ładnie. Informy nawet ładne. No. Ja się cieszę, bo dostałem informa z Ligi Francuskiej, więc dla mnie to jest coś. O, jest jeszcze Aubameyang, Clichy. Matthew, który strzelił bramkę przeciwko Realowi Madryt. No ładna paczuszka, mnie się podoba. Jest Alex, który grał w PSG. Ale ten Aubameyang, ciekawe ile pójdzie. Aha, są darmowe. Ale mamy przynajmniej tego bramkarza, którego no, niestety nie sprzedam. Jestem smutny, ale mam darmowego bramkarza. Dobra. Nie, ja myślałem, że to będzie dało się sprzedać. Jestem rozczarowany. Tak czy inaczej. Czyli to wszystko jest warte zero. Ale mamy kontrakty. Mamy kondycję, mamy tu... no ładnie, wszystko jest, ale jestem mimo wszystko rozczarowany, że tego w ogóle nie da się sprzedać. Ale jest inform. Jest inform, darmowy inform. I się cieszę. Dobra, to może wszystko wyślijmy tak do klubu. Chociaż nie, tego bramkarza to ja bym sobie wystawił. Znaczy wystawił, ustawił w aktywnym składzie. Za kogo? Za tego Agassę. Patrzę na statystyki, to prawie we wszystkim go przebija praktycznie. Więc no, od dzisiaj to Mandanda będzie grał, a jego sobie wystawię na sprzedaż. Dobra. Jaką on ma tam cenę? 9700 będzie. Nie, jego... Coś mi się zwróci. 9700. Nie mogę zwiększyć ani zmniejszyć. Ale jest ładnie. No i dobra. Wystawiamy cię na sprzedaż. I mamy darmowego informa bramkarza, którego się już nie pozbędę. Ale co zresztą? No tu jest Clichy, tu Alex, Matthew, Aubameyang. No to wszystko to w sumie mogę wysłać do klubu. Tutaj koszuleczki Egiptu, tu jakieś jeszcze dziadowskie koszulki. Ale nie, wiedziałem, że coś będzie. Że coś mi się trafi. Jest inform. Darmowy. No, powiem tak. O, tu jeszcze są. Patrzcie. Są takie, takie. Też są takie. Jakby się sprzeda ten inform, no kurde, jakbym miał końce, to bym pootwierał tych paczek w cholerę. A tutaj ile jest? A, to... Czyli tamta paczka była największa. A tutaj widzę, że jest lipa, nawet tego nie będę otwierał. Dostaliśmy darmowego informa i... Powiem tak, będzie bardzo przydatny w kontekście Ligi Czwartej, tak? To będzie dla mnie niezmiernie ważne, gdyż jest to darmowy inform, no i go nie sprzedam, a jest warty z 20-30 kawałków, więc no trochę szkoda, że dostałem informa w darmowej paczce. No to jest, świętują 6 urodziny Futa, czyli Ultimate Team. No dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie i
Zaraz tam nagram wam tryb kariery Lionela Messiego, więc zaraz będziemy. Siemaczko, witam was w trzecim odcinku kariery Lionela Messiego. Dzisiaj zagramy przeciwko angielskiemu klubowi Stoke City, które raczej nie powinno nam stworzyć zagrożeń. Z tego co widziałem, to za dużo to oni nie robią. Wczoraj był Ibra, dwie brameczki, liczyłem na hat-tricka, ale te dwie bramki też ratują sytuację. Oczywiście takie bierzemy. No i gramy od razu. O, free kicki. Ciekawe, czy one nam będą w ogóle wychodzić. Jest kiepsko. Niecelnie. O, a to akurat nam się udało. A też takie niecelne. A, no po co żeś walił w to, Pedro? Aha, dobra. Źle to w ogóle robię. Nie wychodzą mi w ogóle te rzuty wolne jednak. Tylko pozory mnie myliły. No ale w ogóle w tarczy nie mogę trafić, no. Nie wiem co ja muszę robić, żeby trafić. No i trafiłem w tylną tarczę. Super. Dobra. Na Camp Nou. Barcelona kontra Stoke City i mam nadzieję, że sobie poradzimy. Wow, 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 Messi już od razu na ataku? Aha, chyba zapomniałem zmienić poziom trudności, ale żebym to spieprzył. Jak zwykle. Jak zwykle coś zapomnę. Okej, dobra, 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 dobra. Messi. Okej. Strzał był zbyt prosty, żeby Messi mógł to tak strzelić na profeskę, więc no, nie udało się. Dzisiaj albo wyślę Ruska jeszcze, albo coś, czego dawno nie było, a było to dobrze oglądane w miarę. Nie wiem jak teraz jest z tą oglądalnością. Ładnie tutaj Messi odebrał tą piłkę, tylko... Dobra, Messi, Messi biegnie. Kurde, tylko skąd się te lagi biorą? No i ładnie. I tutaj jest 1-0. Już od razu Messi strzela. No i znowu nie ustawiłem tego poziomu trudności i zapewne Messi będzie zastrzelał pierdyliard bramek. Ale to w sumie nie ma znaczenia. Sorki, że tak za chwilę zamilkłem. Po prostu... Czemu nie dostałem wyższej oceny? Przecież strzeliłem brameczkę. O co tu chodzi? Co, to że za wcześnie, to chyba nie ma z tym nic wspólnego. Czemu niby ja faulowałem? Okej. Okay. Ustawię się jeszcze w murku. Ale niepotrzebnie. Bo koleś już zaczął szybciej to wybijać. Dobra, liczę, że podadzą mi tą piłkę. Jedziemy. Pięknie. Podanie idealne. Rzut rożny będzie. Nie? Będzie. Dobra, Messi ustaw się. Nie wiem jak on będzie to wybijał. Niecelnie. Ale to nie ma znaczenia.
Podaj. No podaj, podaj, podaj. Jaki debil. Który to był? Bo zamorduje. Zachciałoby się strzelać. No i ocena Messiego 6,9. Już nie, już jest większa. No czy ten Messi odbierze piłkę dzisiaj jeszcze? Aj, słabo, słabo z tym odbieraniem. Okej, okay, no serio, Messi, tak, taką prostą piłkę ci zabrano. Nie, oni zamiast iść dalej, to... Znaczy, zamiast mi wycofać, podać, to oni idą dalej. I mają na mnie wyrąbane. O, Messi, kurde. Ale peta. Nie wiem, też trzeba próbować z daleka strzelać. To się potem opłaca i to strasznie. No tam woleli to wybić. Teraz tu podanie. Jak niecelnie, który to? Ja nie wierzę. Jak niecelnie trafić. No na razie jest 1-0, ale też czuję, że Messi jeszcze może więcej strzelić niż tylko jedną. Kurde, lagi, nie wiem skąd się biorą. To mnie w dalszym ciągu... No i tutaj faul, ja bym to odgwizdał. Zajebiste podanie, kurde. Przecież Messi nie ma 300 tempa, żeby ci tam dobiegło. O co to chodzi? Aha! A tak, bo pewnie mi teraz przedstawiło, że będzie mecz w niedzielę. To nie, 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 że będzie najbliższy mecz po... tym meczu z Elche, czyli zapowiadają się już puchary ligowe La Liga, więc po tym meczu już od razu przechodzimy do ligówek pucharowych Ligi Hiszpańskiej. Dobra, chyba tam będzie musiał się Messi przejść. No i ładnie. No i nie, ja im odbieram piłkę, oni tak się odwdzięczają, gnoje. No nie! Co wy robicie? Ładnie! Aha, wykiwano mnie. No to wychodzi. Dobra, ja nie biegnę. 8-0 zostaje ocena. Póki co. Bo ona nadal wzrasta. Co to było za odebranie piłki? Jeszcze plus wślizg na przeciwnika. Okej. Okay. Było blisko, a byłby remis. Ale dobrze, że do tego nie doszło. Tak bezpośrednio. Ładnie, Messi przy piłce. No, wołają na Messiego, żeby coś zrobił. Longshoty też trzeba próbować, jak już to powiedziałem. Nie chcę tylko z bliska nawalać. No co to jest? Nawalanie z bliska. To jest w sumie nic. A takie 1-0 to chyba wystarczy na razie, jak na pierwszą połowę. Liczę na więcej takich sytuacji, które mogłyby nam dać szansę na kolejną bramkę. Ładnie się tutaj wbił. Ocenę Messiego 8-3. Jak dla mnie generalnie to bardzo dobrze wróży na drugą połowę.
się tutaj tylko broniby. Nic ofensywnego, bo i tak zaraz zagwiżdżę. O! O, to było dobre, to było dobre. No Messi, coś ty zrobił, przecież mogłeś jeszcze wywołać sytuację na 2-0. A tak po prostu ci jakiś szmaciarz pchnął i tyle. Wstyd. Totalny wstyd. Dobra. Oho. No już Messi odebrał piłkę i będzie się szykował na kolejną bramkę. Spokojnie Messi. Nie, ja nic nie mówię. Ja nie wiem, czemu on nie odgwizdał rzutu karnego. Ja tego nie pojmuję. Ale to są boty właśnie. Teraz odgwizdał, ale spalonego. Ciekawe. O, 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 o! No nie, Messi, celniej! Kurde. Przecież to była sytuacja setka, no. Jeden na jeden. A ty po prostu sobie jaja robisz. No podaj tu! No nie, jak Łajza straciła piłkę. O, jeszcze musiało zlagować. Jest nadal 1-0. A to mi się nie podoba. Bo już miałem 2-3 sytuacje, które mogły się naprawdę skończyć dobrze. No i tam jeden leży. Na szczęście niecelny strzał, bo byłoby naprawdę gorąco. Aha, wszedł Iniesta za Sergi Roberto. O, 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 o! To było podanie! No ale oczywiście znowu Messi wolał tego nie wykorzystać jak należy. A podanie naprawdę dostał fantastyczne. Ej, co to było tam? Ej, nie, nie, ten mecz jest jakiś posrany. To dosłownie. Messi już miał ile? 4 sytuacje i teraz wszystko. Ej, rzut drożny. Kolejny. Nie, to są jaja normalnie, dobra. Robimy tak. I gówno z tego wyszło. Nikt się pewnie nie przejdzie po tą piłkę. To jest banda i... O, patrzcie, bramkarz. Jaki debil, nie. To już jest prawdziwy debilizm. Wyjść na, z pola bramkowego jeszcze tej piłki nie wiem. No nie, no to trzeba być naprawdę mózgiem. Ocena Messiego 9-1, chociaż nie wiem skąd. Uważam, że powinien mieć niższą. I z tego, że tyle sytuacji miał. Dajcie mi tą piłkę. Ładnie. I teraz Messi po prostu przejdzie. Ja sobie po prostu przez nich przejdę, no. No co oni mogą zrobić, no. Ja się mogę zmikiwać, no i... Ja sobie tylko po prostu ocenę zwiększyłem. Ale Messi to już jest naprawdę na ukresu wyczerpania. A strzelił tylko jedną bramkę. No na kij tam wyrzucił, no. Nie, ta Barcelona dzisiaj gra kijowo. Nawet gorzej bym powiedział. Ja, widzieliście? Nawet takie piłki nie potrafił przechwycić. Jeszcze mu przez nogi przeszła. No i teraz spada ocena Messiemu. Bo teraz nikt mi nie podaje. Dobra. Jest, 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 dragę. Jest, będzie okazja na drugą bramkę. Będzie okazja na drugą bramkę. I rzut rożny. Kurde. Co to gówno broni? No tu chciałem wykiwać go, ale chyba źle to wyszło. Ocena Messiego 9,5. Ładnie, ładnie. Gdzie mój Messi? Ja nie mogę. Gdzie jest mój Messi? Dobra, tam. Aha.
Dobra, może byś tam wybiegł, co, Messinio? Co to było za podanie, kurde, masakra. Kurde, łajzy! Tyle powiem, łajzy. No i złe podanie do Messiego. Teraz mu musiała ocena koniecznie spaść. No i co to było za podanie? Ja tego już totalnie nie pojmuję. No i ocena spadła teraz. No i teraz będzie sobie spadała błyskawicznie. Aż do 6-0. No i patrzcie, co się dzieje. To jest jakieś gówno, a nie żart. No dobra, podnosi się cały czas. Teraz znowu. Boże, nie, ja nie wiem, jakim cudem ta Barcelona wygrała z Realem Madryt. Chyba na fuksie. Xavi, Hernández, kurde, takie hiszpańskie, takie prawdziwe. O, i dziękuję, piłeczka moja. Ocena powinna mi się teraz powiększać. Nie, spada sobie nadal. Dobra, teraz trzeba mu dać nauczkę. No. I ładnie. Czemu teraz strzelił? Miałby już 5-0, 6, przepraszam, 6-0 już by miał. Nie. Lepiej było to zmarnować wszystko. Może jeszcze mi się uda hat-tricka strzelić na koniec. No już taka piłeczka lekka. No i ocena jest 9,5 w dalszym ciągu, ale jeszcze bym chciał wychwycić tą piłkę. Ładnie. Jeszcze się może bardziej powiększyć. Jak tylko tam dobiegniemy i zrobimy hat-tricka. I zrobimy hat-tricka. No nie. No nie psujcie mi humoru, no. Tak mało energii już ma. Super, Messi, naprawdę. Nie wiedziałem, że aż taką piłkę stracisz. Ciągnij go! I podanie, podanie, podanie. Dobra, 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 dobra. Jakie debile! Zamiast mi podać, coś zrobić. Nie, no, Neymar by wiedział, że jestem na spalonym, oczywiście. I teraz pewnie jak on to kopnie, to ocena mi spadnie, nie? Dobra, ja się lepiej oddalę. No i tak się ludzie cieszą, że Barcelona wygrywa. Nie, to są jeszcze jaja dodatku, nie! Strzelają nam bramkę w 90 minucie i wynik jest tak bardzo podobny jak wczorajszy z SC Bastion PSG. Nie, to są jaja. W tej chwili jeszcze Bozian strzelił, ten, który grał w Barcelonie. Jednie. Ocena już raczej nie wzrośnie, a Messi to już kurde, gdzie ta jego energia do gry? Dobra, zrobimy mu asystę. Tak, gówno mu zrobimy jednak, okej. Ale przynajmniej utrzymaliśmy ocenę 9,5, czyli cel się udał. Tak naprawdę, ale to jest wstyd, żeby Barcelona puściła bramkę od Stoke City. Dobrze, ocena 9,5, czyli ocena taka na jego poziomie. Choć liczyłbym na więcej, naprawdę. 8. Wszystkie celne strzały. Nic nie udłował. Czyli idealnie wręcz bym powiedział. No dobrze. Zobaczymy, jak to było. Bilbao, Sony City. No, czyli te wszystkie mecze już odegrane. Tu widzę jakaś wiadomość. Aha, Pedro kontuzjowany. Czyli nie będzie grał w następnym meczu. Szkoda. Zobaczymy, jakie kolejne spotkanie nas czeka. No, czyli takie informacje nam przekazano, że będziemy grać z Elche.
To już są chyba te pucharowe, mam nadzieję. Dobra. No i ładnie, naprawdę ładnie Messi dzisiaj zagrał. Chociaż miał dużo sytuacji, mógł je wykorzystać. Byłoby więcej niż 2-0, ale nie ma na co narzekać. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie. Yo.